Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cyberpunk 2077 na moim kanale. Widzimy się przed warsztatem Dakoty, dokładnie w miejscu, w którym skończyliśmy odcinek poprzedni. I ruszamy z naszym nowym dniem w Night City. No i to taka budka na odludziu i to tutaj nas Judy zaprasza. To samochód mi się zepsuł. Nie mogę zbyt szybko jechać. No trudno, widocznie tutaj jest jakiś bagno. Ale widzę, że tu nikogo nie ma. Jeszcze. A to nic, ja zaczekam. Właściwie to nie na dachu. Zaczekam tutaj, przy barierce. Normalnie, jak człowiek. Tak jest. No. O, jest furgonetka Judy. Cześć, Vi. Dobrze wyglądasz. A to taki kombinezon ty miałaś na myśli. Biorąc pod uwagę nasze ostatnie wspólne przejścia? Biorąc je pod uwagę, to nawet zajebiście. Ja zawsze dobrze wyglądam, ja po prostu świetnie wyglądam. Wiesz, co się dzieje w chmurach? Nic ciekawego. Wszyscy się muszą przystosować do nowej rzeczywistości. Ja też. Czyli chmury jeszcze stoją? Brzmi, jakby coś było nie w porządku. Zdaje ci się. Co nowego u Mox? Jakieś fajne imprezy? Nie wiem. Ostatnio rzadko do nich zaglądam. Czemu? Wiesz, jak to z nimi jest. Wkurzają mnie. No to ten, a co, taki smutek nagle? Posmutniałaś. Coś się stało? Nie. Judy. Nie gadajmy o chmurach, o Mox, o konflikcie Arasaki z Militechem, o tym, że świat się kończy. Dzisiaj nie chcę myśleć o niczym nieprzyjemnym. Czyli wódka, tak? Rozumiem. No dobra. I chyba nawet jestem przygotowany. To teraz powiedz, co my tu robimy. Sporo ostatnio eksperymentowałam z braindance'ami i wymyśliłam, jak nagrywać ścieżki dwóch aktorów naraz. Pomyślałam, że mogłybyśmy to przetestować, jeśli masz ochotę. No, a jak to się robi? Jak ci się udało sprzęgnąć ścieżki? Na początku próbowałam stworzyć jeden profil z dwóch strumieni, ale to nie był dobry pomysł. Musiały ze sobą interferować i wywoływać szumy. Tak. Wychodziło trochę surrealistycznie, ale w końcu udało mi się odizolować konkretne odczucia. Czyli nakładasz je w oddzielnych ścieżkach, co wyklucza artefakty. Nieźle. Tak, kompletnie nic nie rozumiem z tego, co do mnie mówicie. No ale fajnie, co fajnie. Co dokładnie mam robić? Po prostu nagrasz dla mnie braindance. Tylko tyle? Chyba chciałaś powiedzieć aż tyle. To może być moje najlepsze dzieło. To mam nadzieję, że to nie będzie jakiś czarny braindance. Nie będziesz mi tutaj nie wiadomo co robić, co nie? Brzmi jak coś, co można zrobić gdziekolwiek. Dlaczego jesteśmy akurat tutaj? Co to za miejsce? Ten domek należał do osoby, którą kiedyś znałam. Teraz stoi pusty. Korzystam z niego czasem. I tam właśnie będziemy nagrywać? Będziemy nagrywać pod wodą. Zły pomysł, nie zgadzaj się. Niech sobie znajdzie inną frajerkę. Daj spokój, Johnny. No to jak? Wchodzisz w to? Myślałem, że będziemy wędkować, no ale jak nurkowanie to... Dlaczego tak mówisz? Nie wiem, nie podoba mi się to i koniec. A co ty się tam znasz? Ta woda, kurwa, na samą myśl o tym, jak tam jest ciemno, czuję pot, którego nie wydzielam, na czole, którego nie mam. Zawsze możesz zostać na brzegu. Gadu, stary dziadu. Pewnie, no jasne, że drukujemy. Masz kombinezon dla mnie? Super, no to chodź. Cały sprzęt mam już tutaj. Super, bo ja się nie przygotowałem. Myślałem, że ty żartujesz z tym kombinezonem, a poza tym nawet nie powiedziałaś, jaki kombinezon. Ja byłem już nawet w pewnym sensie przekonany, że będziemy w kosmos lecieć. Ale w sumie to jest fajnie. Z kosmosu ciężej wrócić. No dobra. Wbij tyłeczek w piankę. Jaką piankę? Często to robisz? A dobra, tu widzę. Ubieram dziewczyny w obcisłe skafandry? Miałam na myśli nurkowanie. Tak często jak się da. A co do tego drugiego, jestem bardzo wybredna. Czyżby to flircik jakiś był? Dlaczego wybrałaś akurat to miejsce? A co, nie podoba ci się? Jest okej. Miałaś jakiś konkretny powód? Owszem, jest powód, ale tego dowiesz się później. Dowiesz się w swoim czasie! Pierdol się. Dawaj mi ten kombinezon, płet ponurka. Podejdziesz? Przecież jeszcze się nie przebrałam.
Ta woda jest toksyczna. Tym się nie martwimy? Od tego mamy sprzęt. Od tego oni są. Co, sprzęt sprawi, że woda przestanie być toksyczna? Nawet nie zapytałaś, czy potrafię pływać. Nie martwisz się, że pójdę na dno jak wór kamieni? Wór kamieni to ostatnia rzecz, z jaką mi się kojarzysz. Ty normalnie, flirciaro. Nieźle się prezentujesz w tym skafandrze. Powinnaś mnie zobaczyć w mundurze Maxtaku. Masz taki? Pewnie. Wygrałam w zakładzie, leży w szafie i czekałam na specjalną okazję. O kurde. Trzymam cię za słowo. A ja mam spodnie Johnego Silverhanda, wiesz? I buty. Dobra, zróbmy to. Zimna woda, nadchodzę. Dobra, jesteśmy gotowe. Chodź, ty pierwsza. Kurde, to ja może po drabince zejdę, to wtedy nie ten, nie pójdę na dno. Płyń za mną i nie schodź głębiej za szybko. No, i co? Teraz jedziemy? Dokąd dokładnie płyniemy? Mniej więcej do połowy głębokości. Pełna ciemność, ale prądy są tam w porządku, więc powinniśmy być bezpieczne. Chcesz koordynaty? No skoro nie, nie tak trzeba. Mówisz... Po prostu będę się trzymać ciebie. Jak chcesz. Ból, ból, ból. Braindance'y to dla ciebie coś więcej niż sposób na zarabianie pieniędzy, co? No chyba. Pomyśl o tym. Obraz czy piosenka przekazuje odczucie autora i wywołuje emocje w odbiorcy. No tak, na tym polega sztuka. Z grubsza. Właśnie, sztuka to tylko nośnik dla emocji. Braindance to czyste emocje. Mhm. No, kim jestem, żeby się spierać? To ty jesteś fachowcem od braindance'ów. A tak sobie płyniemy, a tu szos pod wodą jest. Ty, co tu się stało? Będziemy filmować tą szos? A tam głębiej nawet jeszcze można iść. Jakiś wiadukt chyba to był, czy coś? Są jakieś znaki? No nie ma, już tylko druty pozostawały. Podpłyń bliżej i spójrz prosto na mnie, okej? No dobra, czekaj. Wspaniale. Mam sygnał. Teraz zrobisz dla mnie kilka prostych czynności. A ja skalibruję sprzęt. Najpierw sprawdzę, jak wychodzi zapis ruchu. Opłyń mnie dookoła. No to tak, patrz na to. Pyk, 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 pyk. Jak ciekawski karaś, albo sum, tak zwany olimpijczyk. Strojenie ruchu gotowe. Wrócisz do mnie? Jestem przy tobie. Teraz przetestuję dźwięk. Zanucę piosenkę, powiedz jaki ma tytuł. Słyszysz mnie? Słodkiego, miłego wiem, życia. To jest. Etta Sorrentino. Tylko ty. Nigdy nie lubiłam takich ckliwych kawałków, ale ten ostatnio chodzi mi po głowie. To już wszystko, teraz jesteśmy... zestrojone. Co dalej? Teraz coś ci pokażę. Uważaj. Wow, nie, no fajne, nie ma co. A na co mam uważać? A uważaj, bo ci wpłynę w ciebie. Złap za to i nie puszczaj. Jak mam niby złapać za to? Złap. Aha, muszę z konkretnej strony złapać. No porządeczku. To jazda. Coś się dzieje, bo nie zauważy. A, jedziemy w dół. Ua, ale ciemno. A te race, co tam puściłaś? Znaczy nie race, tylko te takie... świeczki wędkarskie do namierzania pozycji spławika znikli? A nie, dobra, są na dole, widzę. Tam jest chyba jedna i jest druga, w porządku. Robi wrażenie, co? Robi. Szczerze myślałem, że jest tutaj trochę głębiej. Co to jest? Podwodne miasto. Kiedyś to było Laguna Bend. Jeszcze 15 lat temu mieszkali tu ludzie. O, tak, pamiętam? Kojarzę tę sprawę. NC Dam Limited zaplanowała zbudowanie tamy. Ludzie protestowali, ale tama i tak powstała. Zalało im domy i wszystko. Coś cię łączy z tym miejscem, prawda? Zgadłaś się. Wychowałam się tutaj.
Nie byłam tu, odkąd Laguna Bend przestało istnieć. Czemu chcesz mi to pokazać? Bo to jest dla mnie ważne. Myślę, że to będzie idealne dla mojego eksperymentu. Dlaczego to ma być takie idealne? Mam nadzieję, że będziesz w stanie odebrać emocje, które na pewno wywoła we mnie to miejsce. To z kolei wywoła w tobie jakąś reakcję i to właśnie chcę uchwycić. No jasne, pójdźmy. No to już, jazda w takim razie. Tyle razy sobie wyobrażałam, jak to będzie, kiedy tu wrócę. W sumie zbierałam się do tego od lat. Dlaczego wcześniej się tu nie wybrałaś? Dobre pytanie. Mogłabym powiedzieć, że nie miałam czasu, sprzętu, że się nie złożyło. Ale tak naprawdę to samej było mi jakoś nieswojo. A poza tym nie chciałam tego oglądać sama. Ani z byle kim. No nie, no wiadomo, samemu to zawsze strach trochę, takie ciemne miasto. Zaraz tu jakiś ten pirat z rybią mordą wyskoczy na nas. Coś tu można skanować? Czy nie szczególnie? A, chyba nie szczególnie. Daj mi też światełko. Aha, bo ty tylko rozrzucasz te światełka. Długo to się będzie świecić? Floss Diner, najlepsza knajpa w mieście. I zarazem jedyna. Mieli bardzo słabe burgery, za to duże. Oczywiście teraz dopiero uważam, że były słabe. Wtedy wydawały mi się doskonałe. A to obok ten budynek. Tam mieszkaliśmy. Moi dziadkowie i ja. Daj znać, kiedy będziesz chciała płynąć dalej. Ja obadam, Flow's Diner, 3-gwiazdkowa restauracja. To chyba odpadło od tej twojej jedynej w mieście knajpy. A dla ciebie smakiem dzieciństwa były hot dogi od Kapitana Caliente z najostrzejszym sosem? Czasami zwijałaś je ze stoiska, wtedy spakowały najlepiej. No a jak? No jak to sobie wyobrażasz? Jak sos ci nie wypali gardła, to hot dog się nie liczy. Ale ostra ta baranina, chyba po złości przypi... Sosiwa! Coś tutaj jeszcze jest dla mnie, popatrz. Flara. Że wezmę flarę. O, słyszę tutaj dźwięki, jakieś dzieci się bawiące. Popłyńmy troszkę do góry. Ramka do zdjęć. O! Dziwne miejsce na ramkę do zdjęć. Pewnie woda ją wypłukała z czyjegoś domu. Coś tam widać? Niewiele. No nic nie wiedzieć, status zgniłe. Co jest trochę przykrym statusem, nawet jak na ramkę do zdjęć. O, aparat. Mam tu coś. Wygląda na stary aparat fotograficzny. Wow, DPI 350, to praktycznie antyk. Podoba ci się? Jest zajebisty. To ja wezmę, może ci dam potem. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj jakoś w okolicy. O, tutaj jakiś kij. Co to za kij? Kij do hokeja? Mieliście tutaj lodowisko? Nie, skąd? Graliśmy w hokeja na rolkach. A tak też się da. A co z twoimi rodzicami? Ojca nigdy nie miałam. Mama umarła, kiedy byłam malutka. W ogóle jej nie pamiętam. Mam jej zdjęcia, ale wiesz, widzę na nich obcą dziewczynę. Judy, sierota do budy. Alvarez jest tak biedna, że nawet na rodziców ją nie stać. Co to było? Te głosy. Głosy? Nikogo nie słyszałam, oprócz ciebie. Jacy są twoi dziadkowie? Dobrze ci się z nimi mieszkało? Dziadek ma niesamowitą smykałkę techniczną. Wszystkiego mnie nauczył i potrafi godzinami opowiadać niestworzone historie. A babcia jest bardzo wybuchowa. Szybko się złości, ale też szybko jej przechodzi. Dokąd się wynieśli? Do Night City? Na parę lat tak. Wynajęli to mieszkanie, które teraz jest moje. Ale nie znosili tego miasta. Wynieśli się do Oregonu. Czasem ich odwiedzam. Weź ten aparat. Skoro sprawia ci radość, to nie powinien tutaj obrastać szlamem. Dzięki. Płyńmy dalej, Judy. No to za mną.
pół litra na drogę i w drogę. Chcesz tu znaleźć coś konkretnego? Nie, ale możemy się trochę porozglądać. To miejsce dobrze mnie nastraja. Jest poza czasem jak diorama zamknięta w szklanej kulce. A potem popłyniemy jeszcze kawałek dalej. O, tu coś mogę jeszcze skanować. Zniszczona parasolka? A jak to? Ciężko sobie wyobrazić coś, co byłoby bardziej nie na miejscu w podwodnym świecie. Butelkowana woda? No, może jeszcze to. Wachlarz. To jest szeroki wachlarz właśnie. Zniszczone samochody, Chevillion 2TY8, popsuty. No nie dziwi mnie to, że popsuty. Zdziwiłoby mnie, gdyby był sprawny. Kiedyś to było. Raz wyłowiliśmy Wartburga. Na chodzie. Nie rozumiem, czemu mieszkańcy nie zabrali ze sobą samochodów, kiedy się wynosili. Ej, jak stara jestem twoim zdaniem? Te antyki mają z 50 lat. Jak ja byłam taka, to one już tu stały i wcale nie były w dużo lepszym stanie. Dzieciaki bawiły się w nich w maks taki złodziei. Zniszczona lalka. Nie no, jak się okaże, że to twoja lalka, to już będzie w ogóle mistrzostwo świata. To nie twoja? O rany, przeleżała tu za 20 lat. Czyli twoja? Nie, należała do Jenny Chapman. Nie mam twojej durnej lalki, mogę ci pomóc poszukać. Zabrałaś jej tę lalkę? Akurat. Schowałam. Byłam potworem. Schowałaś? Dlaczego? Bo uważałam, że tylko cieniasy bawią się lalkami, a tak naprawdę to chciałam, żeby zwróciła na mnie uwagę. To były czasy. Wtedy lalka oznaczała dla mnie tylko zwykłą zabawkę. A co oznacza teraz? Może ja ci wezmę tą lalkę, nie? A zresztą brzydka jest. Aparat wystarczy. Chcę zobaczyć, co jest dalej. Dobra, to pokażę ci jeszcze coś. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to jest dziwaczne uczucie płynąć tędy. Gdzie biegałaś jako dzieciak? I gdzie toczyło się normalne życie? Trochę sobie wyobrażam. O, to tutaj jakiś kościółek? A kościół? Nic się nie zmienił. Zawsze był stary i wyglądał jak nie z tej planety. I miał popsute dzwony. Dawały taki trochę asynchroniczny dwuton. Dziwne. Jeszcze chwilę temu nawet o tym nie pamiętałam. A teraz prawie go słyszę. Ty, ja też słyszę te dzwony. Coś ty mi dała do tego mózgu? Nie wiem, jak to możliwe, ale... ja chyba słyszę te dzwony. Naprawdę słyszysz moje wspomnienia? To się nazywa efekt uboczny. To jest efekt główny, ja bym... zamknięte. Szkoda. Może znajdę jakąś inną drogę do środka. Spróbujesz? No, spróbuję, spróbuję. Do tego kościoła? Nie chodziłam do niego. W sumie to nigdy nie zwracałam na niego uwagi, po prostu był. Kiedy już wiedzieliśmy, że Laguna Bend zostanie zalane, ludzie zbierali się w nim, żeby szykować protest. Coś to dało? Jak widzisz. Czyli ja słyszę twoje wspomnienia i to jest według ciebie efekt uboczny? No ja bym z tego zrobił efekt główny. Na tym można zrobić lepszy biznes niż na Brian Densie. Kościół z dzwonami, ale dzwonnicy nie widzę, tylko same te anteny. Wpłynę przez te kable, czy nie szczególnie? Wpłynę. Udało się. Tędy chyba damy radę wpłynąć. Zaraz tam będę. To mnie dogonisz, ja już wpływam do środka. Się tu trochę rozejrzę. Drzwi zasypało gruzem. Kiedyś się tutaj zakradałam, jak nikogo nie było. Ciekawe po co? Stanęłam przed ołtarzem i próbowałam sobie wyobrazić, co myśli ksiądz, kiedy patrzy na ludzi. No co myśli, to co zwykle. Zresztą w kościołach zazwyczaj nikogo nie ma. Zastanawiałam się, jak to robi, że czyta ludziom w myślach i wszystko o nich wie. Chciałam przetestować echo, więc wrzasnęłam na cały głos. No słyszę. Coraz gorzej cię słyszę.
Ja cię słyszę doskonale. Wszystko okej? Okay? No teraz mi będzie normalnie zawał serca się robił. No i mnie odcięło. Naprawdę. Jeszcze nie skończyłem chodzić po kościele. Błagam. Żyjesz. O kurwa. Wyłowiłaś mnie, ty bohaterska dziewczyno moja. Układam się do stóp. Co się stało? Zemdlałaś. Jak ci się udało wyciągnąć mnie na pomost? Nie wiem, nie myślałam o tym, po prostu cię wyciągnęłam. Ostrożnie, uważaj. No właśnie. Mówiąc, uratowałaś mnie. Dziękuję. Mówiłem, że nurkowanie w truciźnie to słaby pomysł. Ciebie też uratowała, ale więc cicho siedź. Ale po co miałabyś mnie słuchać? Nurkowanie w truciźnie? To ten twój engram. Ty go słyszysz? To za dużo powiedziane. To mi się pojawiło w głowie i nie była to moja myśl. Twoja też nie do końca. No widzisz, Johnny, teraz możesz pogadać z Judy. Nie zwracaj uwagi na to, co on gada. Mamy skomplikowaną relację. Nie ma sensu z wami gadać. Myślę, że nie powinnaś teraz wracać do miasta. Ja też jestem wykończona. Nie chcę mi się prowadzić. Zostańmy tu na noc. Co ty na to? Tu? To znaczy gdzie? Chcesz spać na nabrzeżu? Nie, tam. To będzie nasz dom na dziś. Co ty na to? No dobra, czemu nie? Czemu nie? Jeszcze do niedawna znałem firmę taksówkarską, to by nas mogła zawieźć. Czyja właściwie jest ta chata? Mówiłaś, że znałaś tę osobę. Jeden nasz sąsiad uparł się, że zostaje w Laguna Bend. Gliny dosłownie wyniosły go z domu na minuty przed zalaniem. No to zbudował sobie nowy dom, najbliżej jak się dało. Ale niedługo później zachorował. Wtedy woda była dużo bardziej trująca. Zachorował, czyli pewnie źle skończył, co? Dzień dobry. Artykuł prasowy. Chyba przemarzłaś, co? Zrobię ci kawy. Jakub. W piątek doszło do śmiertelnego wypadku w rejonie położonego w pobliżu Night City Laguna Bend. A to może ten, o tym mieszkańcu. Z czarną, z cukrem. Z cukrem. Bez cytrynki. Niby taka twarda, a jednak masz swoje słabostki, co? A co to za słabostka? Przecież kawa bez cukru jest gorzka. Zapomniałam włączyć generator. To jakim cudem światło się paliło? Generator. O, widzę, że przerobiłaś tę chatę na luksusowe spa. Mam też bieżącą wodę. Mam nadzieję, że nie trującą. Ja to zrobię. Ty miałaś odpoczywać. Już mi się odechciało. Zrobię to powoli. Generator. O! Prezenty dla mnie. Zobaczmy. Wydaje mi się, że mogłabyś wyregulować przekaźniki fal ekspresyjnych. Chwilami odbierałam od ciebie bardzo silny ładunek. Po prostu ryzyka. Tak sobie patrzę na was i wiecie, co widzę? Żywe, gadające trupy. To też moje wspomnienie. No. Gotowe. Odpalaj. Możesz już uruchomić swój kurort. Bądź ostrożna. No jasne, że będę. Judy? Pani Judy, słyszałem Ewelinkę. Czy coś się stało? Miała być kawa. Halo? Proszę panią? Coś mówiłaś? Jakoś dziwnie cię słyszę. Coś się stało? Nic. No, chyba jednak coś się stało. Dlaczego się tak nagle zerwało połączenie? Myślisz o Evelyn, tak? W chmurach nie jest dobrze. Karki Stigersów zemściły się za Hiromiego i pozostałych. Była strzelanina. To mnie żyje. Roxanne ledwo się wywinęła. Dom jest zamknięty do odwołania. Ty dopiero teraz mi o tym mówisz? Nie chcę już o tym myśleć. Nie chciałam ci tego mówić. Chciałam, żeby ten dzień był dla nas. Chciałam... I jest dla nas.
Mogę mieć romansa z Judy? Ale złodupiecko. Pornograficzny grubaśny jeden, czy skończyłeś już swoje onanistyczne praktyki? No i tak to właśnie było. Nie wiedziałem, że można romansować sobie z Judy i się niechcący tak chyba w to wepchłem, ale dobrze. Podnieś moje ubranka. Judy! Nie kąpię się. Kawa nie zrobiona. Samochód stoi. A jest, siedzi sobie, dobrze. Czemu tak sobie tu siedzisz sama? Usiądziesz tu ze mną na chwilę? Zrobiłam ci kawę. Dzień dobry. W końcu. A czyli jednak jest kawa. A więc... wczoraj... co to było? No, mam ci wytłumaczyć? Nie pamiętasz? Czy chcesz, żebym ci opowiedziała? Dobrze wiesz, o co mi chodzi. Co to znaczyło dla ciebie? Aha, no... A idźmy w to, niech będzie, trudno. Myślę, że... lepsze to niż detektyw z Riviery. To znaczy, mam nadzieję, że to był początek czegoś fajnego. Chyba, że ty to widzisz inaczej. Głupia jesteś. Pokrzyżowałaś mi plany, wiesz? Miałam zamiar wyjechać z miasta na stałe, nawet już zaczęłam się pakować... ale teraz chyba to odłożę. No to bardzo jest mi przyjemnie. Kawa z cukrem, moja ulubiona. No to będę ci, ja to wynagrodzę. No to będę musiała jakoś ci wynagrodzić te pokrzyżowane plany. Możesz mieszkać w którym chcesz moim mieszkaniu. No, wypadałoby. Daj mi rękę, Vi. Weź daj mi rękę. No i co to niby miało być? Braterstwo krwi? Jakieś takie cybernetyczne? Gotowe. Teraz masz nieograniczony dostęp do mojego mieszkania. Chcesz, żebym się wprowadziła? Jeśli masz ochotę. Albo możesz wpadać, kiedy zechcesz. No to ten... Dzięki, Judy. To... chyba najpiękniejszy dowód zaufania, jaki w życiu otrzymałam. Jedziemy tam od razu? Ty możesz jechać. Ja tu jeszcze trochę zostanę. Potem wrócę. O kurde. Na razie, Judy. Bardzo nieoczekiwany outcome tego questa się okazał. Ale z drugiej strony dobrze, dobrze. Dobrze jest żonę mieć, a z drugiej strony taki detektyw z Riviery, to nas wcześniej podrywał, to mi się nie podobał. Nie podoba mi się. A Judy jest spoko. Bardzo fajnie, Claire Russer. Finałowy wyścig pojedzie autostradą, będziemy miały na sobie oczy całego miasta, początek Charter Hill. Widzimy się, już się nie mogę doczekać. Wielki wyścig, kurde, no to super fajnie to wyszło, bardzo dobrze. Cześć, Claire. Czas na finał, Vi. Nasz wielki wyścig. Dołączysz do mnie? Ja już tutaj czekam. Tak, ale słuchaj. Wyjedziemy na autostradę, więc musimy wziąć szybką maszynę. Wolisz pojechać bestią? Czy swoim wozem? Z szybką bestią, tak? No to weźmiemy mój, weźmiemy Kaliburna. Weźmy mój, lepiej go czuję. W porządku. Spotykamy się na miejscu? Tak jest, zaczekaj na mnie. Będę. Będę. No i zgadza się. Wygrasz to znowu! Szampson? Zaraz. Przejebane, Szampson. Odpieprz się ode mnie, wariatku. Żadnych wyrzutów sumienia, co? Najmniejszy. To fajny ten twój jest samochód, Szampson. Chcesz się o niego założyć? Już nie żyjesz! Słyszysz? To twój nowy kierowca.
Na twoim miejscu zabrałbym zabawki i dał nogę. Claire nie umie zachować swoich partnerów przy życiu. Ty jebany fiucie. Prawda jest taka, że Dean był chujowym mężem i chujowym kierowcą. Miał o sobie za duże mniemanie i dlatego rozjebał się rok temu. Pogódź się z tym. Nie ja go zabiłem. Zabiło go własne ego. Nie jesteś bezkarny, Samson. Jesteś śmieciem. Mam kulkę z twoim imieniem. Pierdol się. Chodź już. Nie no, naprawdę, panie Samsonku, podoba mi się ten twój samochód. Nie przejmuj się, skarbie! Tak? Usiądź mu na ogonie i trzymaj się go. Zrobię ci masaż po wyścigu. Przyprowadź koleżanki, będziemy świętować. Jeśli dzisiaj wygrasz, zabierzemy cię do raju, kochany! Kto to mówi? He, bardzo ciekawe towarzystwo, no dobrze. Mój samochód chyba jest jednak najlepszy z was wszystkich. Dobra, ludzie, do maszy, do maszy. A na pewno najdroższy. Trzymaj się blisko Samsona, no to trzymam się. A w sumie mogłem wziąć moją armatę. Trzymaj się! No, panie Samsonku. Za nim, Vi! Ale co mam niby zrobić? To ty miałeś strzelać do niego przecież. No strzelaj, Claire, bo nam ucieknie! Czego nie strzelasz? Przecież po to ten pistolet mamy. Przepisy mówią, że można strzelać do Samsonów. Co ty? Chciałeś mnie normalnie zrobić manewr policyjny? No osobiście wolałbym go jednak wyprzedzić i pojechać swoim tempem, no ale obiecałem pani Claire, że zrobimy to po jej sposobem, więc niech tak będzie. Siedzimy mu na ogonie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dlaczego ona nie strzela? Poprzednie wyścigi wszystkie były strzelane i się tłukli i wjeżdżali w siebie, a teraz jakoś tak spokojnie. Czy w moim kaliburnie się szyby nie otwierają, czy co? No jeszcze nie popełniliśmy żadnego błędu. Ja chciałem w ogóle zauważyć, że jak popełniliśmy jakiś błąd, skoro tu się nic nie dzieje póki co. Ani wy nie strzelacie, ani my nie strzelamy. O, tamten popełnił błąd, to już było widać od razu. Ale jeżeli popełniać błędy, to już tylko takie wybuchowe jak tamten gość. A czekaj, może tak będzie, że oni wszyscy wybuchną, zanim ten wyścig się skończy. I na końcu tego Samsona normalnie staranujemy i zastrzelimy i potem jako jedyny zawodnik dojedziemy sobie do mety. Jako jedyny pierwszy zawodnik. No bo póki co to się wiele nie dzieje. No ale może spróbuję go troszkę wyprzedzić, zobaczymy jak to wygląda. No, niespecjalnie to widzę dobrze wygląda. Co się stanęło? To tak można zrobić? Tylko na moment spróbowałem go normalnie dogonić i już ten, i już ucieka. Ale dlaczego mnie tak wróciło na trasę? To trochę pobite gary. Nie powinno tak być chyba. Panie Samsonku, ja też mam szybkie auto, patrz pan. O. Zawsze byłeś kiepskim strzelcem. Ale za to wybornym czarodziejem! Ma uszkodzony wóz! Zjeżdża z trasy! Jedź za nim! Nie daj mu uciec! To moja jedyna szansa! Naprawdę? Ale czym ten wóz się niby uszkodził? Przecież ja nic nie zrobiłem. Skończmy z nim. Siedź mu na ogonie! Mój trochę też się uszkodził.
No, panie Samson, w ciężarówkę chcesz wjechać? Ten wóz to jego jakiś szalony jest. Podejdź do niego szybko! Ale czekaj, bo zaraz w nas ktoś wjedzie. No i co? Świkałeś, świkałeś i co? Taki ładny samochód. Jak się masz, Samson? Zostaw mnie. Nic nie zrobiłem. Ty mały śmieciu. Nic nie zrobiłeś? Nie pozwól jej, proszę. Błagam, błagam. Jezu, Claire, o co ci kurwa chodzi? Nie zabiłem twojego starego. Zamknij ryj. Twój mąż sam się zabił do kurwy nędzy! Wypuść mnie stąd! Już się nie wykręcisz. Żegnaj, dupku. Co? Nie! Twój dzień nie był taki święty jak dzisiaj! Ale dostrzeliłaś go. No i co teraz będzie? Idziemy, tak? Odchodzimy jakby nigdy nic. A wy co? Co to za filmowanie? I co ty w ogóle filmujesz? Jakieś dziwne rzeczy. Chodźmy już stąd, wie, proszę. Co? I co, ty kierujesz dzisiaj? Ej, ej, ej! Halo! Nie porywajcie mi samochodu! Zostawcie mój samochód! To już po wszystkim, co? Na to wygląda. Jaki był twój mąż? Lubił sobie pospać z rana. Pomału zapominam. Boję się, że całkiem go zapomnę. To, co najważniejsze, zostanie. Wiesz, miłość. Co? W porządku, Claire? A co? Wyglądasz na przybitą. Nie jestem przybita. Prawdę mówiąc, niczego nie czuję. No wiesz, właśnie zostałaś zabójcą, a mówiłem, że ja cię wyręczę. Nie martw się, będzie lepiej. Z czym? No wiesz, ze wszystkim ruszysz przed siebie. W tej chwili jedyne miejsce, do którego chcę ruszyć, to mój barek. Nie chciałabyś kiedyś tego powtórzyć? Mam na myśli wyścigi ze mną. Nie, Vi. W zasadzie to nie zamierzam się już nigdy ścigać. W ogóle? W ogóle. To było coś naszego. Należało do mnie i Dina. Z tobą chodziło tylko o dorwanie Samsona. No ale to wiesz, to można było prościej zrobić, bez konieczności tych durnych wyścigów, po prostu wydać zlecenie i od razu pierwszego dnia sprawa byłaby już załatwiona. A tak nie dość, że nie wygraliśmy, to jeszcze teraz ty zostałaś mordercą i po co nam to potrzebne? Bestia jest twoja. Co? Oddajesz mi swój wóz? Nie mój, Vi. Należał do mnie i Dina, a że nie ma już nas... Trzymaj się, Vi. I popraw zakręty, bo kiedyś skończysz na słupie. Ja już skończyłam na słupie niejednokrotnie. No myślałem, że w wesele się to całe zadanie zakończy, a to taka smutna historia. Aj, 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 aj. No nic, to przynajmniej terenówkę mam jakąś tam. Okej, okay, a co to tym razem za głupstwo? No, jakieś obwarowania tu widzę. Vi, na Badlandach pojawił się technik znany jako Big Pete. Ja wolałabym, żeby się nie pojawiał. Rozumiemy się? Załączam ci więcej informacji o tej gnidzie. Znaczy mam go zlikwidować? Neutralizacja, pozbądź się Big Pita, mechanika raidów. Pozbędę się. No, zapraszam. Do tańca. No właśnie.
A wy co? Osaczacie mnie od tyłu? Ożeż wy zdrajcy. Wy zdrajcy patałachy. A jakiś to jest sposób według ciebie? Mam tam wejść do góry na ciebie? W taki sposób? Ile ty masz lat, kurwa? Taki ja mam sposób. No dobra, chodź tutaj. Taki ja prognozuję koniec dla ciebie. Taki dla ciebie. Taki dla ciebie. No i teraz tak. Pomału. No, jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Ale to już chyba mamy. Znajdź Big Pita, ale ten Big Pit to przypadkiem już nie zginął od... od zamieszania, że tak powiem? Ale to dobrze, to ten Pit w takim razie może być jednym z tych gości, co na dachu siedzą. Ty jesteś Pit? No nie wiem. Nie wiem, czy to ty jesteś Pit? Ale wiem, że jeszcze jeden kolega tutaj jest. Gdzieś. Może tu? A no tak. To po to wam jest piwnica, żeby ukryć przede mną Pita. O niedoczekanie wasze. O kurwa, nie strzelaj! Co z chłopakami? Chłopaki ci nie pomogą. Kurwa, pieprzony jammer nie chce działać i na dodatek mam umrzeć z jego powodu! Czasem co? Świeci słońce, a czasem pada deszcz. Hej, mówisz jak mój brat. To ty uratowałaś tajni Majka, nie? Nie zmieniaj tematu. Mike mówił mi, że równa z ciebie babka. Nie zabijesz mnie, a ja ci zapłacę i zniknę z miasta. A mogę cię też nie zabić, tylko cię gdzieś zabrać i na przykład kto inny cię zabije. Nie chcę twoich pieniędzy, znikaj stąd. Dzięki. No. Idź, to się może będziemy kolegować. Instrukcje obsługi samochodu, to wezmę na wszelki wypadek. Dolary ci też wezmę, bo to, że ja nie chcę twoich pieniędzy, to nie znaczy, że mimo wszystko ich nie zabiorę. Miałeś stąd znikać, bo cię znajdzie pani Dakota i ci normalnie zrobi jesień z dupy średniowiecza. No i zgadza się, Big Pete. Spodziewałam się z twojej strony bardziej zdecydowanej postawy, ale okej. Powiedzmy, że mamy problem z głowy. Zamykam kontrakt. No co złego w tym? Umowa była, żeby się pozbyć człowieka, to się pozbyłem człowieka. Nie było umowy chyba, żeby zabijać od razu. No, tu jeszcze jakiegoś tarota mamy. Ja nie wiem, czy tu byłem, czy tu dopiero będę. Co on tu przedstawia? O, ciekawe. Gwiazda. Taka super. Słodkie życie ma jak cukier. Niebo gwieździste nade mną. To może dopiero tu będę. Ja też będę taką gwiazdą. Moje życie będzie jazdą. No droga jest, podjazd. Może to jest jakiś centrum recyklingu albo coś. Dobra, już tam bliżej nie podjeżdżam, bo widzę, że ktoś tam może się ten zaniepokoić. No i właśnie widzę, że ktoś się jednak zaniepokaja. Ale kto to może być? Jakaś ścisła ochrona czy coś? Co wy tu? Nie, patrz na mnie. Ja siedzę w krzaczkach i jestem niewidoczny. Ja naprawdę jestem niewidoczny. Nie spodziewałem się, że będąc w krzaczkach jestem niewidoczny. Dobra, to wiesz co? To zrobimy może tak. No, roboty są dosyć odporne, widzę, na strzały w głowę. Ale ludzie, już mniej. Ktoś tam jednak cały czas do mnie wali. To nie podoba mi się. Kto to strzelał? No
No widzę, że ktoś stąd wali. Znowu strzela bezpośrednio przez ścianę? Znaczy o co chodzi? A tu was widzę, dobrze. To do was mam z głowy. No tam kogoś widzę, ale w sensie widzę, że strzela, ale nikogo nie widzę, żeby tam był. Czy ja jestem ślepy, czy co? A nie, dobra, tam daleko coś jest, okej. Dobra, wy. Stój w miejscu. Ja nie mogę normalnie ledwie na trzy razy człowieka. O, mnie hakują mnie teraz. Skurczybyki. Ej, trochę będzie psikus, jak się okaże potem, że ja miałem z nimi porozmawiać w tym zadaniu i w ogóle kolegować się, a ja tu się strzelam. Jak jakiś gbur. Nie no, tamten to autentycznie wali do mnie przez stertę śmieci. Też normalnie zez. Dobra. No stój, nie uciekaj, nic to nie zmieni. A co, teraz wrócisz z powrotem na dawną pozycję? Ja już was dobrze widzę tutaj. O, tam na przykład na górze kogoś widzę. Na tym jakimiś takimi świderkami do mnie strzela. A co on jest, kurwa, Robocop? Nie no, chyba go zastrzeliłem. No problemu. No to co się teraz stanie? Zinfiltruj teren rajtów, czyli jednak musiałem przygapić telefon od ten, od nie Wakako, tylko jak to pani się nazywa? Dakota. Ej, czekaj, panie. To ja muszę inną taktykę przyjąć na takie spotkania. Kto tu do mnie z tyłu? Jak ten? Pedalski włamywacz. Ty, normalnie zdrajco. Oszukałeś mnie. No, tam się ktoś jeszcze rusza. Dobra, słuchaj, jak ty chcesz na pięści, to ja nie mam na to czasu. Na pięści to się na ringu bijemy. A nie gdzieś na pustyni, w krzakach. Dobra, tam mam jeszcze nieskończony interes z tym. Po pierwsze z zaciętą strzelbą. A po drugie mają wieżyczki obronne. Obwarowali się, jakby wojnę prowadzili ze mną. Dobra, tu już wysadzone. Kurde, człowieku. Czy tobie sufit się na łeb nie spadł? Co ty myślisz? Zaporowy. Może być ci zaporowy, mi to wiesz, nie przeszkadza zupełnie. No już, ładuj tę armatę.
No. No i zgadza się. Coś się nagle taka wstydliwa zrobiła. Co ty powiedziałeś? Ja się zrobiłam jaka? Masz, to tak w ramach mojej odwagi i śmiałości międzyludzkiej. Wstydliwe śmieszki. Zarąbaliście furę Aldecaldos, widzę, bandyci. Ej, no dobrze, gdzie tutaj mogę... O, jest chyba to pani, tak? Biorę Quasara. No wreszcie. Ej, Stanner? Mam cię stąd wyciągnąć. A ty? A ty mnie nie widzisz? Biskupa udajesz! Czy ty mnie widziałaś, że ja tu jestem? Czy ty mnie nie widziałaś? Co za dziwny rejt. Spadajmy stąd. Nie ruszam się nigdzie bez mojego wozu. Stoi w garażu. Tego nie było w umowie. No ta furgonetka? Powiedz chociaż, że to bardzo szybki wóz. Nie, nie jest szczególnie szybki i nie było tego w umowie. Powiedzmy, że to deal między nami, okej? Okay? Opłaci ci się. Zobaczymy, co da się zrobić. No nie ma problemu, tu już raczej nikogo nie powinno zostać żywego. Nikt nam nie będzie wchodził w drogę. A ja widziałem, to taka furgonetka, tak? No dobra, no to już, masz, stoi, zamykamy klapę i jedziemy, chodź. No, zamykamy. A tu? No to wsiada. Jazda. Siedzisz? Czy nie, bo nie widziałem. Siedzisz. No to dobrze, jedziemy. Jedziemy sobie do Dakoty. Dzięki, że zajęłaś się moim wozem. Nie ma sprawy. Dlaczego wcześniej nie chciałaś pracować dla Dakoty? Nie przepadam za fikserami. Dla mnie to tacy alfonsi, tylko lepiej się ubierają. Okej. Wolę sama ustalać, dla kogo pracuję i za ile. A fikserzy zawsze zostawiają na boku coś dla siebie. I informacje, i kasę. Czyli dla Dakoty robisz wyjątek. Mam dobry powód. To moja babcia. No jest, Dakota Smith. Zaparkowałem i dziękuję. I teraz możemy sobie porozmawiać z Dakotą. Już nawet ona nie musi dzwonić. Tamaj, siostro. Hej, Dakota. Iris Tanner. Zgodnie z zamówieniem. Siostro, nie pierdol, nie jestem niczyją siostrą. Mów, co mam zrobić, załatwię twoją sprawę i jesteśmy kwita. No nie będę się wcinał, róbcie tak, po swojemu. Dzięki za pomoc. Masz u mnie otwarty kredyt. A co ty na kredyt robisz? Ale upewnij się, że ona też ci zapłaci. Wi nie będzie narzekać. Dzięki, polecam się. Tak? Mów. Nie, nie, w porządku. O kurde. To chyba się polubicie. Dogadacie się, nie będzie kłopotów. Odbierz dodatkową nagrodę ze skrytki. Dlaczego ta skrytka jest na końcu świata? I dlaczego piszesz mi SMS-a, skoro dopiero co wyszedłem od ciebie? Bałaś się powiedzieć mi w twarz? El Cesar. Patrz, rodzinka nam się powiększyła. Dzięki. A, to ten, co mi samochód w pięści przegrał ze mną. No to wszystkiego dobrego, panie Cezar. Od razu widzę, gangster się urodził z krzyżem złotym. No, fura pierwsza klasa, ho, ho, ho. No, tak, tak, tak mu powiem, żeby mu smutno nie było. O, ludzie zaczynają o ciebie pytać, tacy, którzy zlecają poważniejsze kontrakty. To bardzo dobrze, że o mnie pytają. I co dostaniemy? Pyk! Achilles, buldożer, jakieś pierdółki. Bardzo dobrze, bardzo elegancko. Sunset Motel, tu już byliśmy kiedyś. Przesłuchiwaliśmy takiego jednego pana od majonezu. No i to jest dobre miejsce, w takim razie, żeby zakończyć ten odcinek. Romantyczny. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam już wkrótce na kolejny. A tymczasem, do zobaczenia.